Hejka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pokazywania moich, tak, moich rysunków. <grych> A więc przejdźmy. Jeszcze na wstępie powiem tak szybciutko, że miałam w planach nagrywać speed drawingi, w których będę mówić. Ale pościągałam już tyle programów. I niektóre nie chodzą, nie chcą iść na laptopie, a mój laptop jest taki... Nie wiem. Na razie będę je nagrywać, speedrunki będę nagrywać, będę dawać, ale w nich nic nie będę mówić. Chciałam właśnie taką formą, jak na przykład yy, nagrywa to yy, Mikotoni, ale... No i ja nie mam takich możliwości, no. Dobra, a więc przejdźmy. A, 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 a. I proszę bardzo bardzo, 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 proszę, abyście mi napisali w komentarzu, czy chcecie jakieś filmiki z tutorialami. No pojętnie jakie. Piszcie, co chcecie najpierw, bo ja też sama nie wiem, czy go zacząć. Czy narysować, yy, czy omówić kształt, Y, głowy, czy od razu głowa i twarz, ale to też długo by zajęło i nie wiem. No więc dajcie mi znać, tak was bardzo proszę. To Wam serduszko i tak daję Wam serduszko. No dobra, przejdźmy. przejdźmy. Y, to jest szkicownik y, numer dwa. Y, to jest skansona. Nie za bardzo nadający się do malowania, do robienia farbami i marker, markerami, ale jak się, już się, jak się już przyzwyczai, no to to jakoś idzie. No A więc zacznijmy. To jest format w ogóle A4. Jakby ktoś pytał. Jakby ktoś pytał. Yy, pierwszą mamy Leo takim stylem jest na razie narysowany jak tak patrzę na te rysunki stąd na ten pierwszy i na ten ostatni to jednak widać różnicę widać różnicę w stylu bo ja mam w planach tak, żeby mój styl był taki że jednak postacie by się różniły nie tak jak na przykład jest w tych yy, w stylu wschodnim. Nie, chyba zachodnim. to Azji, powiedzmy tak. O. Że tam po prostu aż tak się nie różnią. No jakby się dało tej postaci inne włosy inne oczy to już tam jest, że inna osoba. A ja chcę, żeby moje postacie jednak się wyróżniały, że ta na przykład ma ucięty palec, tam ma na przykład inny nos inne ustajne, inne brwi ta na przykład nie ma y, ten człowiek źrenic, tak jak na przykład Leo albo któraś ma inne źrenice albo, żeby się jakoś wyróżniały więc chcę tak dopracować się. no, mój styl tak powoli powo no tak sobie a jeszcze nie umiem wysłowić ewoluuje. o jak to wyszło. Dobra. Na Pinterestie znalazłam taki obrazek, gdzie była postać pokazana właśnie podobnie z uciętą głową, że takie kreski były i była taka ucięta głowa. I mi się to bardzo spodobało, więc chciałam narysować no i narysowałam. No, to tyle. <śled> Kolejne. mamy tutaj. Takie stworki. One miały być do opowiadania. Tam będzie później dziewczyna, która właśnie miała być do tego, ale zrezygnowałam. Nie za bardzo mi się podobało. Tutaj mam napisane ich imiona i tłumaczenie, z czego to jest. Na przykład ona, tak bo to jest ona. Ona ma somnium, czyli sen, jak tu pisze. Nie wiem, czy to zobaczycie. A on y, ma akumu, czyli koszmar. Somnium to jest z łacińskiego sen, a akumu to z japońskiego koszmar. No. Strasznie podobają mi się, podoba mi się to oko, jakie zrobiłam, nie wiem jak wam je pokażę. Czekajcie. No, o, widać te żyły. Strasznie podoba, właśnie strasznie podoba mi się to oko. I jak y, ten królik, jak, go, jak w ogóle, jak pocinowałem, mnie tak strasznie nie umiem karetki, więc to tak. Y, wychodzi, jak wychodzi. Tutaj znowu mamy Leo. To miałoby coś w stylu, że ona jest takim w akwarium, jak to nazwać w takim szklanym akwarium, gdzie jest woda i ona tak do góry nogami tam sobie niby pływa, unosi się. No, ale nie za bardzo mi wyszło w ogóle. To są te takie próby robienia z tymi markerami na tymi. Mi powyjeżdżało i się zdenerwowałam. Skończyć skończyłam, ale tak to już mi się reszta nie chciało. Ja na pewno tego rysunku zrobię kiedyś. Narysuję go jeszcze raz. Więc nie wiem, czy na komputerze, czy yy, tak, yy, ale tam na pewno będą jakieś podłączone żyły. Ży ta Jakieś ruki będzie mi podłączane do żył, i w ogóle będzie tam jakieś ustrojstwa, jakoś to rozbudują, tak to mogę chyba powiedzieć. I tu właśnie mamy tą dziewczynę, która miała być właśnie z tamtym królikiem i latającym kwiatkiem. Tak, <śmianie> miała być w opowiadaniu. Ona miała się nazywać Sekunda. To jest chyba z łacińskiego drugi. Chyba, ale imię Sekunda jest takim, więc. Ona miała tak wyglądać, ale zrezygnowałam. Może oddam ją to w adopcjach. Nie wiem. Nie wiem. To jest Pakiś albo Patrycja, jak to woli. To jest słodki, słodka kluska. Ona jest właśnie. Do mojego komiksu, tak samo jak Leo. Na razie jestem w trakcie pisania scenariusza. A czy coś z tego wyjdzie, nie wiadomo. Ogólnie z obecnych postaci, któ które mam do tego komiksu, to będzie ich lat ale ym, obecnie, które mam, to są dużo bardziej, nawet te, co mniej występują. Są dużo bardziej rozpisane, tam wiem, co ma być dokładnie, a jednak do pakiś tak nie mam. Tak za bardzo nie wiem, bo tutaj na przykład jest taka wstanka, będzie też taka w komiksie, że ona będzie mieć ułamany róg i że ona gdzieś się w ogóle pojawią te rogi, że ona później będzie się rozpadać, ale na razie nie wiem, dlaczego ona tak będzie mieć. M muszę. Muszę coś pokombinować, ale ostatnio nie chcę mi się w ogóle nic pisać. Nie wiem, mam taką wenę, gdy ja szkoła, gdy coś się dzieje, a jak są wakacje, to tak wtłacza mnie ta monotonność. Ta rutyna. Wszystko to samo. Teraz zastanawiam się, czy monotonność to rutyna. Nie wiem. Nie, Niedoedukowana jestem. No. Przejdźmy dalej. Tu jest Moni. Nie patrzcie na jej twarz. Ona ma... Nie wiem, co ona ma z twarzą, ale no... Nie wyszło mi to. Najbardziej podoba mi się chyba bluzka, ten sweterek. Ten kotek najbardziej mi się podoba. Taki fajny wyszedł. Ale ubolewam na tą twarzą, jak ona wyszła. Nie wiem. Jakby ktoś jej... Czasną Taki Nie wiem Ktoś ją butem pierdyknął I ma spłaszczoną mordę Tutaj Kolejna dziewczyna Ją to w ogóle Taki random Tak sobie narysowałam Ją pewnie też oddam, oddam w adopcjach jakby Robić jakieś Tylko bez mieczyka Bo taki z taki styl, taki coś rodzaj, że mają takie paski jest że są czarne i kryształki mają, to będzie zawarte w moim komiksie do takiej jednej grupki ludzi co będą mieć właśnie takie broni od no. no i tutaj mamy taką niby wkurzoną niby tak trzyma te ręce jakby nie wiem srała na wtołem co Ogólnie tak troszeczkę dziwnie mi wyszła twarz i ta taka poza za bardzo nie pasuje, ale pomimo tego, pomimo tego bardzo mi się podoba. Nie wiem czemu, ale pomimo tych włosów, tego całego, to i tak mi się podoba. No. I za bardzo nie będę wam się rozgadywać, dlaczego ona tak wygląda. Bo będą spoilery. I tak już są. Może jakieś niewielkie, ale są. Tu jest y, rysunek dla mojej koleżanki, którą serdecznie pozdrawiam. Jest to rysunek jej y, postaci, która reprezentuje, jest taką postacią reprezentującą jej stronkę. Y, różowa muffinka, tak samo na, ta postać się nazywa. Bardzo mi się podoba jak to wyszło. Tylko ta sukienka wygląda jakby z tej strony była krótsza, a z tej strony <laughs> przepraszam, dużo dłuższa. Znowu mam chrypę. Nie wiem, jak się to dzieje, że jak nagrywam, zazwyczaj łapie mnie chrypa. I przepraszam Was za to. No. I znowu będę mieć zwiechy. O Jezu, Idziemy dalej. Jakby co to w karcie, albo w opisie będzie link do tej y, stronki małej mufinki. Nie małej, przepraszam, 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 przepraszam. Y, mi się my, mylą nazwy, bo jedna moja koleżanka też ma właśnie y, kanał z mufinką i to jest mała mufinka. Bardzo ją serdecznie pozdrawiam, jeśli będzie oglądać ten filmik. Wierbiam cię, kobieto. <grym> no. I też dam, jakby, co link do jej kanału. No, I będzie link do małej mufinki i do różowej mufinki. Co wy macie z tymi mufinkami? To ja nie wiem. Dobra, i tutaj mamy znowu pakiś, tylko w innym kolorze, włosów. W ogóle najpierw pokolorowałam całe, tylko zostawiłam białe włosy. Poczekałam na y, marker skórę kolor. Chyba tak to się mówi. Na marker, na początku miał być on do skóry, ale wiecie, nie we wszystkie, nie wszystkie kolory się zgaduj zgadują, zgadują, jasne, zgadzają. Nie wiem, i tak podobają mi się te kolory i będę chyba więcej pozamawiam. Chyba zrezygnuję z promarkerów, tylko te będę zamawiać, bo jednak do tych mam mo możliwość do kupienia tuszu. A jeśli. Y kolor będzie dla mnie za ciemny, to też jest taka opcja, że po prostu yy, ja yy, mogę kupić ten tusz i do tego tuszu nalać trochę, na przykład zmywacza do paznokci, żeby to tak trochę się rozcieńczył. i on robi się wtedy taki jaśniejszy ten kolor i może jak tak właśnie zrobię, to będzie pasować na przykład do tej yy, do tego koloru co jest na skówce. może tak być jeśli mi się nie będzie podobać, jeśli się będzie dla mnie za ciemny po prostu to można tak zrobić no i tak yy, Pakiś nie ma stóp Nie powiem dlaczego nie ma stóp to wszystko będzie w moim komiksie Tylko powstanie gdy będę będę w grobie tak, bo nie wiem czy w ogóle to napiszę znaczy pisać pisze, tylko nie wiem czy narysuję Trzymajcie kciuki, żeby było. Bo bardzo bym chciała. W ogóle ja tak pierdol tych komiksów wydać. No. Dobra. To ja może już będę kończyć, bo jest prawie 15 minut, a ja nie chcę, żeby te filmiki były za długie. Przepraszam w ogóle, że ja te kadam w tych filmikach. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i mam nadzieję, że lubicie, jak ja kadam. Yy, w ogóle przepraszam też, na przykład słabo mnie słychać, że musicie podgłaśniać na maksa, żeby cokolwiek u mnie usłyszeć, ale no, gadam przy telefonie i też nie za bardzo to no. no to tyle, trzymajcie się, pa, buziaki, bardzo was zapraszam na mojego Facebooka, Snapchata, Instagrama. A co tam chcecie? Tak, robię sobie reklamę na, na koniec. Co najważniejsze, czytać opisy. Opisy, 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 opisy. Błogosławmy opisy. Tak. Nie wiem, co ja teraz gadam. No. Dobra. Powinnam to już skończyć nagrywać. Dać ten czerwony... Guzik, żeby to się włączyło, ale nie, jak zwykle muszę coś pierdolić. Przepraszam, przepraszam. I do. Jak tak możesz mówić? Dobra. To ja się żegnam z Wami. Do kiedyś. Do. Widzimy się za dwa tygodnie w poniedziałek. A. I tak, jeśli już o tym wspominam, mam w planach dawać te filmiki co dwa tygodnie. Raz, raz będzie z moimi rysunkami, raz będzie jakiś inny, na przykład speed drawing, yy, może ten tutori tutoriale jeśli będziecie chcieli, takie amatorskie, no ale coś tam mogą Wam pomóc. No, więc. Papa, pa. do kiedyś.